Panie i panowie, witam w Rogue Legacy z koroną. Część z was mogła widzieć mój materiał na temat tej gry, z czym to się gra, czyli recenzja z gameplayem i pierwszym wrażeniem jednocześnie. Tutaj mamy do czynienia już z New Game Plus, jednakże cel pozostaje taki sam, jakbyśmy grali po raz pierwszy. Poszukajmy i znajdźmy i pokonajmy oczywiście, tak przy okazji, pierwszego bossa. Jeżeli zauważycie, troszeczkę już sobie pograłem w tą grę, minęły 3000 lat, odkąd nastał pierwszy bohater, czyli troszeczkę ich minęło, tych moich bohaterów. Oj, troszeczkę, mam już większość upgrade'ów wykonane, więc w zasadzie możecie zobaczyć jakby endgame tej gry, choć też nie do końca, bo jeżeli ponownie pokonam czterech bossów i o piątego bossa ostatniego za złotymi drzwiami, to bodajże uruchomi się New Game Plus Plus, ale już sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Cóż my tutaj mamy? Hokage, Barbarian King. O, Barbariana Kinga bardzo lubię, tylko że ma do dupy czar. Jak miło. Możemy nacisnąć tab, aby zrerollować naszych potomków. Jest to specjalna umiejętność, którą wykupiłem. Mamy wprawdzie wikinga. Użyjmy go, bo najpierw chcemy znaleźć bossa, a potem go pokonamy, jak już znajdziemy. Z poprzedniego przejścia, które zrobiłem bardzo szybko, tylko po to, żeby się zabić i razem z wami znaleźć nową postać, żeby się znowu zabiła, zdobyłem 9000 zł, więc na New Game Plus troszeczkę szybciej się znajduje kasa. Ja po prostu polazłem w dół i wpadałem w każdą możliwą pułapkę, jaka była po drodze. I zdobyłem 9 patyków. Najdroższy upgrade jest bodajże armora, który jest praktycznie na maksa. Więc kupmy go i mamy 1200 w zapasie. Mam uroczą złotą zbroję i widzę, że mój poprzedni przelot nawet mi odblokował jakiś armorek, co my tu mamy. Dużo więcej armora mogę udźwignąć, ale nie mam kosiory. Dobra, nasz następny cel 4000 na łapie. A jeżeli ktoś by nie wiedział, to można się cofnąć do dzielnicy przodków, do naszego domku, więc ktoś może zawsze najpierw zajrzeć, czy mu się da bardziej opłaca kupić sprzęt. Ta ma też coś nowego? Co my tutaj mamy? Może mały opisik upgrade'ów. Na każdej stronie są dokładnie te same upgrade'y, tylko osobno mamy dla płaszcza je, osobno dla butów, ponieważ mamy tylko jeden możliwy do uruchomienia. Możemy mieć tylko jeden hełm, możemy mieć tylko jeden miecz, że tak to ujmę. Tak więc mam podwójny skok, bez tego się to praktycznie żyć nie da. Mam wysysanie życia, 2 HP więcej za każdego zabitego wroga. To jest 2 many za każdego zabitego wroga, a to połączone jest 1 HP i 1 many za zabitego wroga, ale ja praktycznie many nie używam, więc zdecydowanie HP jest mi potrzebne. Skrzydełek nie lubię, jest to latanie, a bardziej przez chwilę po prostu trzymamy ten sam poziom. Wygląda strasznie według mnie, pokażę wam. O właśnie, przez to, że mam jeszcze skok, to... Nie, strasznie głupio to dla mnie wygląda. Nie jestem w stanie się znaleźć w tym, naprawdę. Tak więc z powrotem wezmę wysysanie życia. I prawda jest taka, że miałem spore problemy z tą grą przez pewien czas. W sensie nie mogłem jakby zdobyć więcej kasy. Cały czas szybko ginąłem. I też nie za bardzo pokonywałem bossów. I wszystko się zmieniło, kiedy znalazłem pierwszą runę kradzieży życia. Nagle gra stała się o niebo łatwiejsza. Czy jest to wyrównane, czy nie? Nie wiem. Nie będę wam pokazywać fabuły, ponieważ są tutaj wszystkie już dzienniki, jest ich 25. Tutaj mamy drzwi z odblokowanymi potworami. Żadnych nie odblokowałem. Specjalnie dla was czekałem. Wszyscy wrogowie na New Game Plus są najpotężniejszymi swoimi odpowiednikami i mają 80 leveli więcej. Jakby jeszcze byliście tak mili i podejść tutaj, panie zombie. Haha! Ej, 7 HP przynajmniej odzyskałem. Karabiny maszynowe, wszystko jest w modzie. Wszyscy ogólnie strzelają karabinami maszynowymi zamiast zwykłymi jednostrzałowcami. I oczywiście rzut musi dostać w pierdol, bo po co inaczej w to grać? Gra nie inaczej jest dla lamerów. Aha, dobra jest. Szukamy przejścia do bossa. Pokażę wam większego bossa. I zastanawiam się, czy będzie jakiś upgrade'owany, będzie miał pomocników, coś takiego. Nie wiem, nie, specjalnie nawet nie wchodziłem po pomieszczenia farfak. To cholerstwo jest skubane, ponieważ jeżeli widzieliście, on włączył swój czar jakby w ścianie. I fakt, że te sople nie przelatują przez ściany, ale główny czar był w ścianie, więc sople nie zahaczyło tą ścianę. Jeżeli ktoś rozumie, co mówię. Przejście do piekła, nie wchodzimy tutaj. Oczywiście wchodzimy i wychodzimy. Teraz za bardzo się nie chromolę, próbując zyskać kasę. Jeżeli po prostu zajdę przez przypadek do piekła, to bym tam wlazł. Ale w tej chwili szukamy bossa i go sobie pokonamy na New Game Plus, bo jesteśmy nowi i jesteśmy plusowi. Nie? Chodź. Chodź,
rozgwiazdo. Orfelusza! Mozeusza! Ogólnie itemów się teraz nie za bardzo opłaca rozwalać, ponieważ jeżeli mieliście okazję zobaczyć... Ajaj! Dużo więcej kasy wypada ze stworku. Tak, ze stworku to, że powiedziałem. Chodź tutaj? A, jesteś. Ale teraz z itemów częściej wypada jedzenie, więc też się nadal to opłaca robić. Wyrównali to. Haha, nie mam gdzie. Ha, czy ty mnie nie masz? Ja mam ciebie brak. Na moim pasku HP minusowym, fakt. A ten mnie zawsze dziabnie, no. Jak to robisz? Diamenciki, 1000 golda. Lalalala. Przez to, że przeszliśmy grę bodajże, bo nie znalazłem naprawdę innego źródła tego. Chociaż widziałem pewne statystyki i tak dalej. Mojego bohatera. Zresztą chyba... Nie tutaj. Left shift, o jest. Jest tutaj NG plus bonus, bounty increased by 50%, ok. I mam po prostu bounty, each gold drop is 100% more valuable. I właśnie to jest taka ciekawa rzecz, ponieważ mam 50% upgrade'u w tej mojej posesji, że dostaję więcej golda i NG bonus 50%. Więc ten bounty ogólnie musi być podczepieniem już tych dwóch bonusów, z New Game Plus i z mojej willi. Więc tak to się liczy, dlatego mam 100% więcej. Nie to tak. Za bardzo pokazuję. O fuck. Zawsze ich natrafię, no. Mam wrażenie, że na padzie by mi się troszeczkę lepiej to grało. Ale to oczywiście wymówki! Wymówki są dla żuków. Cześć, obrazek. Ajajajajaja, przez to, że on. Przez to, że dostał levela, to ma teraz Dragon Ball. Kamehameha! You're an asshole! You're an asshole. Everyone's an asshole in this game! Because you don't want me to kill yourself! Ej, nie mam innego. Po cholera tu wchodziłem, tak. Wow, 20 golda, żuk. Interes twego życia został dokonany. Dziękuję. Fuck you, obraz. Fuck you. Kurwa, zabijecie. Zemsta. Zemsta, jabana zemsta. Chciałem dzielić żyć, ale nie, nie. Zacz, temu dałem żyć. Bo zginął nie żyjąc, więc w zasadzie go wskrzesiłem na pewno. Tak, a jest prawda żuka, kiedy wgra w tę grę. A tu jest przejście do lasu. Zawsze można się skumać po tych dwóch posągach i czy jest w prawo, czy w lewo przejście. Stąd. Ale do tego dużo. I te jebane kulki w nasze się. Myślałem. Ej, tam jest skrzynka, nie darujemy. Teraz na New Game Plus częściej znajduje sprzęt w skrzynkach. Fuck you. Na szczęście mam upgrade, że jestem dłużej nieśmiertelny, kiedy coś mnie trafi. To jest zaczepisty upgrade, chociaż się nie wydaje, żeby 0,1 sekundy robiło różnicę. Robi różnicę, łoj wali. To mega różnice. No i szczególnie przy bossach. Dobra, gdzie jest... otworzyłem skrzynkę, dobra, wypieprzamy stąd, szukamy pierwszego bossa. On jest w zamku. I tutaj zamek. Zamek jest najładniejszą krainą. Chodź tutaj. Najgorszy problem jest z New Game Plus, to, że wrogowie przestają umierać po jednym ciosie albo dwóch. I znowu mają za kwadryliat HP. Oczywiście ten jest wyjątkiem, ponieważ ma zajebistą tarczę. Ja nie mam zajebistej tarczy. Tylko niektórzy mają zajebiste tarcze. A ja nie. Ciach. Nigdy mi się nie chce tego robić. Ajajaj. Chodź. Jak widzicie, bez problemu już uzyskałem 7000 i to tak dość mocno unikając problemów. Dlaczego ja jestem w lesie, mam się wypierdalać? Chodź żuk, co ty tu kurwa pierdalasz? Wyjdź z lasu. Mama powiedziała, żebyś się nie oddalał od domu. Od zamku, tak powiedziała. Na pewno powiedziała zamek, jak wychodziła na zakupy. Na pewno. Gdzie ja mogę jeszcze iść? Aha, na sam początek. Wracam się do teleportera. La, żuk patrzy na mapę, kiedy nie trzeba. I wracamy do domu. Na lasagne. Idziemy znowu w prawo, jebany. Mam ciebie dość pokoju. Tyle razy cię widziałem. Łajaja, możemy tak skoczyć, żuk. Nie, skakanie jest dla hipsterów. Dobra, tutaj żaden obraz nie chce mnie zabić. A nie, tamten po prawej chciał. Ten z Harry Pottera, co ja zawsze twierdzę, że jest. Fuck you. Mam cię, gnoju, mam cię. W ogóle z nich też częściej wypadają fiolki z MP i tak dalej na New Game Plus. Chodź obraz, chodź, tutaj grałeś się. Aż ty chuju, strzelasz we mnie plemnikami. Gra, która strzela plemnikami. Takim na pewno. Miniboss. Ajajajaj. Właśnie mam dalej ten problem, że się czasami odwracam. Znaczy nie odwracam, może tak.
Chodź. Zawsze z ciebie jest fajna skrzynka. Chodź. Myślałem, że zdążę cię utłuc. Dobra. I jest więcej sprzętu. Sky Cape. Zdobyłem sprzęt. Co ja, mój celem było chyba 4000 kasy, coś takiego, więc już mam. Jeszcze trochę będę miał i na przedmiot, i na upgrade jakiś. Chociaż upgrade'y, szczerze mówiąc, już zaczynają mi się kończyć. Tak jak powiedziałem, no. O, jest, znaleźliśmy bossa. Możemy go nawet obczaić, mam tyle HP. Dużo żarcia. Może tutaj jest kolejna instrukcja, jak wydziergać wykałaczki. Ranger Cape. Nie, po prostu miałem nadzieję, że będzie tutaj przejście do wieży. Bardzo blisko, zresztą sprawdźmy. I tam byłoby znowu żarcie. O, jest! Idealnie. Ha, żółk jest sprytny. Tu jest właśnie przejście do wieży. Może to. Dobra, nie będziemy się dalej zapędzać. Idziemy do bossa. Który się na mnie patrzy po koła. Fajnie wygląda, jak go zabijemy w liście z tworów, które... Dobra, on po prostu nam dużo robi. Chodź. Co ja mam za czar? Mam do dupy czar! Oczywiście, że tak, jeszcze straciłem czas. Troszeczkę. Nie zmieniłem mu się kombosy, chociaż trochę szkoda, szczerze mówiąc, mogliby mu dać jakieś nowe. Pokonaliśmy pasa drzewkę! Nie żyję, a ja dostanę upgrade statsów! Więcej HP! Więcej MP, które jest mi niepotrzebne. Więcej HP, oh yeah! Spróbuję jeszcze pokonać bossa z dżungli, może nam się uda zdążyć. Znaczy w sumie... O, zaświeciło nam się lampka na radarze życia. Drugi jest las. To idziemy do lasu teraz. Szkoda, że zużyłem leczenie lasu. Niestety, mam tylko połowę HP. Pewnie tam zginiemy, Alkit. Zablokujemy sobie zamek i będziemy mogli spróbować jeszcze raz szybciej. Cały czas jestem barbariany, w sumie tym samym, więc... Chodź tu, chodź. Kuta zjebane flambe mi robią z mojej dupska. Dobra, wypluj z siebie, jakie są twoje problemy? Nie żyję, haha! Tak, jest twoje problemy. Jebane szkielet, nie lubię was. Nigdy nie wiem, gdzie strzelicie tym. Czasami tak nisko, czasami wysoko, czasami traficie w ten tam, skąd wystrzeliliście. Tu jest dużo kulek. Nie podoba mi się. Ty mi się nie podobasz. No, jestem ważny, bo płonę, jestem czaszką. O, jebane konie, nigdy nie wiem, jak sobie z nimi radzić. Właśnie. Jeszcze raz. O, znalazłem. Ha, ha, jestem boski. Dobrze, że mam upgrade większego leczenia się z jedzenia. Tak, trzeba umieć zjeść jedzenie, które znajdziecie. Co to jest? Kolce i gościu starczą. Ta-da! Oszustwo. Jakby chociaż podszedł, to bym go chociaż mógł spróbować zadziałać przez plecki. Ale nie! Nie, gościu! Stwarzysz mi za dużo problemów, niż jesteś w stanie mi wynagrodzić. Dobra, idziemy do bossa! Woo. A, przypomniał mi się, ten na bank nie pokona. On już jest trudny. Cześć, Alex! Domagaś mi się nie widzieli, co? Zapomniałem już, jak to wali. Płyłem w drodze bez pułapki, znaczy w pułapce bez drogi, czy jakoś tak. O, nie, myślałem, że już je niszczy jednym ciosem, byłoby fajnie. Ale nie ma... Ale tak dobrze, Boże, jestem idiota! Jak on staje tylko po to, żeby mnie pieprznąć. Odczepcie się! Więcej HP z was, tylko że mi robicie dużo więcej damage'a niż... Jesteście mi w stanie wynagrodzić, umierając. Chodźcie, jesteście w ogóle jakieś takie małe w porównaniu do tamtych. I w dół. Czy on ma niższy poziom od oczka? Mi się tak wydaje, tam oczko miało chyba 120. Wow, nie zdążyłem. Flambe in my asshole, once again. Wow. Dobra, nie wiem w co walę, ale odzyskuje mi się HP, więc...
Moje cojones! Cojones in the flames! Ogniejebcy! Dwóch bossów wali mi anale! Ja masz! Ja piach podatki z góry! Dwóch bossów na jednym życiu, dziwki! To jest właśnie... Kiedyże po prostu tak długo się pakowałem, bo chciałem to nagrać, a w weekend nie mogę. Co to jest? Harmony Crest plus 2? Fajnie, fajnie. Lala! Joshka in the power. Ej, nie mogłem się jedne drzwi otworzyć, zmieściłbym się. Tak, gdzie? Dobra, teraz idziemy do wieży. To jest głupie. Mogę tylko strzałkami na bok robić, nie mogę do góry. Chociaż w sumie ma to jakiś tam sens. Jakiś tam, nie wiem jaki, ale jakiś tam. Teraz... Normalną taktyką byłoby teraz zregenerowanie HP na zwykłych stworkach z castle, ponieważ one są na słabsze, ale tutaj już nie są. Wszystkie są wszędzie takie same, tylko parę leveli różnicy mają. A przy 80 w górę to nie robi aż takiej różnicy. Trzeba być podejrzliwym, ponieważ są mimiki, które udają skrzynki. W ogóle trzeba być podejrzliwym w tej grze. Obrazy mogą się na ciebie rzucić, skrzynki mogą się na ciebie rzucić. Dobrze, że randole i dywany nie mogą się na mnie rzucić, bo akurat dywanów bym nie zauważył. Fuck, to jeden z tych złych pokoi, gdzie jest dużo shit. Zostawcie mnie. Fuck. Idę sobie tam. To była skrzynka. Ten obraz się na bank rusza. Dobra, przegrałem coś w banku. Ale to jest bank. Jestem do pani w tej kolce. O Jezu. Prawie robi wielką różnicę niestety, a zwłaszcza w tej grze. No, strzelać. Szczelacz! Boże Bóg tego wymaga. To jest skrzynka, nawet nie spojrzałem co to jest. Jeżeli jesteście gnomem, a czy macie dwarfinizm, to możecie się zmieścić przez te ciemne klocki na dole, jeżeli widzicie. Bardzo dużo jest tu takich miejsc, że właśnie krasnal może się zmieścić. Bardzo dużo. A gigant nigdzie się nie zmieści, więc nie wiem jaki jest sens być gigantem, skoro można być krasnalem. Zostawcie mnie! Jest tu przywilejowany! Fuck! Dobra. Zapomniałem, że to strzela po dwa. Nigdy się nie nauczę. Rzadko je widzę. Widziałem może takich sześć. Ogólnie. Są naprawdę rzadko. O, ta kurwa, zajmij mi wyjście. Wszyscy sprzeciwko mnie dzisiaj. Wszyscy! Wszyscy frytycy. Wszystkie frytki są. O, tak. Chodź, wchodzimy. Wiedziałem. Tak naprawdę walę we wszystkie obrazy, ale po prostu wiem, że któryś się na mnie rzuci. Ha! Zagraliśmy bezpiecznie. Ha! Jebane kulki. Tyle czasu walczyłem bez tych kulek. Się przyzwyczaiłem. No dobra, jest. Strzelaj sobie. Szkieletowie frajerze. Myślałeś, że nie zabiorę twoich złotych jajeców. Tu nie ma przejścia. Powinienem częściej patrzeć na mapę. Tutaj jest wyjście do góry, dobra, tam idziemy. Chyba wszystkie inne ścieżki są rozwiązane przez mój GPS zamkowy. Trzeba to zabić, wszystkich zabić! Tak swoją drogą! Zostawcie mnie, jestem niejadal! Ja mam przesranę! Ja chcę znaleźć tylko tamty portal. Fuck! Odszedł się. Mam mało HP. Zawsze mam mało HP w tej grze. Mam zawsze za mało HP w tej grze. O, jaka skrzynka, jak miła. Tamten obraz się na bank ruszy. O, fuck, znowu te oczko. Demon, nie będziesz we mnie rzucać ostrymi maczugami, które wyglądają jak kulki i szurikanami. Przypomniała mi się fachowa nazwa. Wirujące maczugi. Jakby co. Nic nie ma dobrów. Już nie ma w drewnianych skrzynków dobrów. A tylko w New Game Plus bodajże są dwa ostatnie chyba itemy. Oprócz mieczy chyba czterech brakuje wszystkiego. Czy na odwrót. Wow! Odwalcie się, co ja wam zrobiłem. Inny miecz. Inny czar, który jest mieczem. Nie, mam to w dupie. O, jest, znalazłem. Dobra, nie będziemy pokonywać dzisiaj ostatniego bossa. Zostawimy to sobie na później, ponieważ będę failować. Dajcie mi złota. 36 patoli na jednym życiu, dziwkie. Czy jest tu gdzieś HP? Biały wilczek. Tylko raz go widziałem. Chodź.
Chodź, chodź. Van Vrugen Flugen. Vrugen Flugen, chodź. Chodź Flugen, Flugen Bugen. Chodź, chodź. Oj, nie ma pana Flugena. No już nawet w tych skrzynkach nie ma fajnych rzeczy. O, znowu bossik. Skoro mogę sprawiać go pokonać. Najwyżej tamtego pokonamy na nowym życiu. O, go blokowało, nawet nie wiedziałem. Nie, nie rób mi anala z powietrza. Nie zdążę. Fuck, jeden cios, znowu jeden cios. Jebany jeden cios. I to jest właśnie tych dwóch bossów, fajnie wygląda. Dlatego to jest drugi przeciwnik, którego pokonałem. A nie, on jest na drugiej linii zasłania wszystkich. Dobra, widzę. W ogóle to się chyba tylko 4 linie mieszczą, a 6 kiedyś miałem wrogów. Po prostu chyba rozwaliłem wszystkich, jak co byli. Hokage, Lich Queen, Hokage. Skam sobie taba. Ten ma lampkę, jest po prostu zajebisty. Assassin, weźmy go. Ma low stats, ale wali criticale, czyli po prostu zginiemy. 8004 ma mi tak zostać, jeżeli dobrze pamiętam. Ciek. 6. Ile to kosztuje HP? 5, 6, 5. Nie chce mi się robić matmy. Ej, zostało mi dużo za dużo, ale chuj z tym. O, fuck, jeszcze wziąłem kogoś. Nigdy nie patrzę, co oni mają za minusy. Większa zabawa dla mnie, ale są minusy z tego. Wynikają z tego typu działalność. I mam krwawy miecz, zbroję. Czy jakim? Aha, ja chodzę ze złotym mieczem. Za bardzo długo chodziłem z tym, ale jednak 27 damage'a teraz robi różnicę zdecydowanie. Wampiryzm plus 1 był. O, mam też nowe buty. Może mnie stać? Ale nie, magii nie używam, a armor mi jest potrzebny, więc chromalcie się. W ogóle przypali wszystkie buty dają magię. Nie wiem dlaczego. Magia jest w kolanach najwyraźniej. Plus 2 air jump. Mógłbym wyjąć jumpa i wsadzić... A, ale wampiryzmu bym się pozbył. To jest trochę ważne. Ale mógłbym to wziąć i na przykład wziąć inną runę, która między innymi byłaby kradzieżą życia plus 2. Ile to kosztuje to? Czy mogę zamiast... Ja mam teraz 3 skoki. Fajny item. I weźmy teraz zamiast skoku... Nie, więcej kasy albo... Dmitch, Rydn, Turtenemy, to też, żeby zniszczyć te fioletowe kulki, co wszędzie skaczą. Tylko 10% więcej będę miał złota. Teraz mam 200%, więc będzie 210%. Tak to działa. Sprawdzałem. Nie będę miał wampiryzmu, tak? No dobra, to będzie... A, czyli oddanie damage'a, tak sobie zrobię. Jestem czarny. A, zablokowanie zamku, prawie zapomniałem. To będzie poprzedni zamek, który mieliśmy. Dobra, panie Francuzie. Oddajemy 70% pozostałego złota. Wykupiłem upgrade'y oczywiście. I mamy poprzedni zamek. O, i oczywiście mapa, jak włączymy mapę, jest kolorowo. Jak zginiemy, też się robi kolorowo. Jest. O, właśnie, tego bossa mogę spróbować na górze pokonać. O, pan Wuchtenflugen, chodź. Pan Wuchtenflugen, chodź. Pan Wargenflurgen, przepraszam. Przyliterówka. Jest, nie wyszedłem. Nie wiem, co jest dalej. Żyjmy tajemnicą. Nie zdążę. Odwal się ode mnie. Nie widzisz, że jestem kobietą. Nikt tutaj nie szanuje kobiet. Pozwę was. Kartka też po niebiesku. Po niebiesku, niemiecku. Były kolory w sensie. I tutaj nas boss zabija na bank. Ponieważ innymi bohaterami po prostu się nie da tu wygrać, jakby co. Co pan robił? Też miał pomocników? I tak w ogóle nie widzicie, że on płonie, więc... Znaczy widzicie, że płonie, ale... Nie w kolorze! In the color! Co on robi? On miał... się trząsł bardziej. Co ty robisz? Uwięziłeś mnie? Dostałem się! Pozwę was wszystkich! Macie piekarnik bez osłony termiczne! Unia się do was przypierdali! Unia was zniszczy! Tak jak cały biznes w Polsce! Chodź, dziwko, chodź! To jeden cios! Całe moje życie w 2 minutach, jeden cios! Wybierzemy sobie... Niam. Jeszcze raz. Lasujemy. O, powerful spell caster. Hero for experts. I o, jest, paladyn, standardowy bohater. Weź, wróćmy do korzeni. Nie mam kasiory, dobra. Jestem w kolorze. Wreszcie mam jakiś normalny armor. To jest chyba taki sam, jak był pierwszy, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy szybciej.
i zapomniałem zablokować zamko. Po prostu. A kurczak, mam strach przed kurczakami. Dobra, szybciutko znajdę sobie bossa i go pokonamy. Panie i panowie, wreszcie udało mi się znaleźć, oczywiście było chyba w przedostatnim pomieszczeniu, jakie mogło być, ten boss, a jak żeby inaczej. Tutaj mamy przedstawienie bohatera, którego się odblokowuje na samiutkim końcu, jest na samiutkim szczycie willi, mogę wam zaraz pokazać. Jest to smok, akurat jest miniaturowy smok. Klasa, która jest dość ciekawa, jeżeli chce się zdobyć runy, ponieważ są na przykład pomieszczenia, żeby nie dostać obrażeń, a jest to pomieszczenie wypełnione kolcami, więc możemy go użyć, żeby latać, ponieważ ma nieograniczoną ilość latania, zamiast podskakiwania, jest to bardzo irytujące i według mnie, oczywiście, wszystko jest według mnie. I także zamiast zwykłego ciosu ma kulę ognia, która zużywa manę, więc możemy wywalić serię krótką naszych ciosów i okazuje się, że już przez chwilę nie jesteśmy bezbronni, więc jest, szczerze mówiąc, cieszę się, że go odblokowałem, się dowiedziałem o nim, ale nie lubię nim grać. Co my tu jeszcze mamy? Mamy ponownie normalny bohater, paladyn, który ma tarczę. I biegając sobie w kółko, zdobyłem 5000, 6000 kasy i run odblokowałem i sprzęt odblokowałem znowu. No game plus, ponownie możemy zdobyć trochę sprzętu. Wow, 100 armora, uhuhu. A ten ma critical, coś tam, damage return, 50% chyba. Czemu to się nie mieści? 50%, no okej, okay, naprawdę fajny sprzęt. Ten daje 50, ten 100, ale 50% obrażeń, jakie mi zadają, odda przeciwnikowi. Więc to jest naprawdę coś, czym należy by się zainteresować. Jakie to jest ciężkie, o w mordę. Wow, nawet mnie nie stać, żeby to udźwignąć. Okej, okay. To jest coś, co naprawdę należałoby się zainteresować. I co ja to odblokowałem? Latanie tutaj, okej. Okay. Muszę nacisnąć, bo inaczej ona nie zamknie mordy. I tym razem zablokujmy zamek. Taki mały szczególik. Lelelelele. Dobra, idziemy. Piu. Confirm, bitches. I tak prawie nic nie dostałeś ode mnie, dziwko. Gdzie on jest tutaj? Jak mogliście zerknąć i zaraz wam znowu pokażę. Troszeczkę się nałaziłem, żeby go znaleźć. Troszeczkę. Dobra, włazimy z moim złotym ding-ding-dongiem, który robi mi za miecz. Po prostu jest tak sprasowany. Wiecie, słoń mi nadepnął i te sprawy. Teraz go trzymam sobie. Jest przenośny, jest tak długi, że jest przenośny. Ale złotem napieprzajmy w żółć. A, bo ja jestem żółty, on jest złoty. Kto by wiedział? No dobra, wnosimy się stąd, będzie szarżować. Teraz on znowu zszarżował. O fuck. Kule, jego kule. O, po prostu sobie szedłem. Chodź, jeszcze raz będziesz szarżować, dobrze wiem. O, teraz będziesz. Dobra, wszystko wiem o tobie. Wszystko wiem. Ajajajajaj, się nie nadziałem, głupio. Aj, what the fuck, tak szybko? What the fuck? Przynajmniej nie muszę już cię szukać. O, jesteś trudny, gościu. Jesteś trudny. Prawie jak ostatni boss, prawie. Znowu smok. Nie wiem dlaczego jak w parach idzie, jak w zeszłym roku miałem tendencję do jakichś bohaterów, w tym roku też będę miał. I na górze jest barbar, spellsword i spellsword, nie, to są spellswordzi. I to znowu paladyn zwykły. Ale już cię wykminiam, dziwko. A ten, ja pitule. To jest śmieszne, że ten bohater zawsze zwalniał troszeczkę w głównym właśnie tym menu, w tym mapie. Z tym filtrem. Nie wiem dlaczego, dość nieumiejętnie chyba jest nałożony na grę. Ale w zamku już jest wszystko pikuś. Więc chodźmy. Przeteleportujmy się. A, dobre było. Idziemy w przyszłości. Na pewno nie mojej. Tylko jego zniszczenia. Ciekawy filtr, ale trochę, nie wiem, dezorientuje mnie, szczerze mówiąc. Chociaż jest trochę przyjemny dla mojego oka. Odczep się. Ci znowu stąd wyjdę i będzie ci głupio. Znowu wyszedłem. Jest ci głupio. Odczep się. Jeszcze jeden szarż. Ile ty robisz tych szarż, co? Nie masz pracy? On to po prostu sobie wylotuje stąd, jak ja wyjdę, dobra? Dobra. Fuck. Nie mogę wykminić, jak on działa. Nie zdążyłem tym razem. Już spodziewałem, że mnie zaatakuje. Ja mam kulę! Co ja mam za czar? O, mam to. To coś zrobi. Jak tylko przestanę na to wpadać. Jest, udało się! Jest. Złoto. Golden balls. Golden balls, dragon balls.
Więcej ataku, więcej HP, więcej armora, żuk znalazł. I nadal nie wiem, co się dzieje. Al ma znak zapytania, że nie, że w drugą stronę czar leci. Wiecie, kiedy to jest irytujące, mając... Pamiętacie, jak mówiłem wam o smoku? Znalazłem chyba najbardziej bezużyteczną postać w tej grze. Połączenie choroby i postaci. Jest to smok. Duży. Może niekoniecznie duży, ale nie, grałem małym, dobra, to powiedzmy, że to jest mały. Gościu, który jest smokiem i ma te znaki zapytania, znaczy, że jak on rzuci czar, akurat ten nie robi różnicy, bo jak widzicie, we wszystkie cztery strony leci tak czy siak. Ale jeżeli wasz podstawowy czar jest zamiast miecza, czyli do przodu, a wasz czar leci w tył, to sobie wyobraźcie, jak trudno jest takim manewrować. Bardzo! Taka mała podpowiedź. Yep. O, jeżeli na przykład chcecie też zablokować zamek, zablokować zamek, dobrze powiedziałem, to na przykład możecie chcieć wziąć bohatera, którego czary przelatują przez ścianę, na przykład kruk. Może widzieliście u któregoś bohatera takiego białego kruka, albo co tam jeszcze przelatywał, taki topór też przelatuje przez ściany. I to wówczas na przykład jest zadanie, żeby za ścianą pokonać wszystkich wrogów, bo tyle, że to jest skrzyneczka, gdzie ja jestem, a za ścianą są wrogowie. Jest zadanie pokonać wszystkich wrogów, żeby dostać zawartość skrzyneczki. To tylko takimi czarami, nie da się inaczej. A tutaj na przykład mamy skrzyneczkę bez patrzenia. Musiałbym sobie wsadzić te pierwsze czary, które mogliście widzieć, z czym to się gra tej gry. I wówczas on tak daszuje, czyli tak pff, biega, ale nie zmieniając obrotu w kierunku, w którym się patrzy. Więc tylko tak można dojść do tej skrzyneczki. Albo w ten sposób, ale to jest dość ryzykowne. Ale się udało. Żuk jest mądry. Po raz pierwszy tego spróbowałem, się udało. Trzeba najpierw cios nacisnąć, a zaraz potem strzałkę, nie na odwrót. W każdym razie dziękuję bardzo wam za oglądanie. Dziękuję bardzo. Następnym razem spróbujemy pokonać szatana i być może ostatniego bossa. Być może. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.